Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi. Oto co dla Was przygotowaliśmy. Zaczynamy od święta cieszyńskiej Wenecji. Impreza rozpocznie się w piątek o godzinie 18 Akademią Opowieści z Cieszyńskiej Wenecji, świetlicy krytyki politycznej. Z kolei w sobotę organizatorzy zapraszają już od godziny 9. W programie warsztaty plecionkarskie, ceramiczne, wystawy, pokaz filmu i wiele innych atrakcji. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Sporo w najbliższych dniach będzie się działo w Strumieniu. Rozpoczyna się kolejna edycja Strumieńskiego Festiwalu Artystycznego SFART. Już w piątek o godzinie 18 w Galerii MGOK odbędzie się wernisaż Tomasza Kawki i Dawida Janika. W sobotę impreza przeniesie się do Parku Miejskiego pod Wielki Namiot. Oficjalne otwarcie festiwalu zaplanowano na godzinę 14. W sobotę nie zabraknie muzycznych propozycji, zaś w niedzielę czas na kino od godziny 16, szczegóły na plakatach. A teraz przenosimy się do Goleszowa. W piątek o godzinie 16 na parkingu przed Urzędem Gminy startuje druga noc świętojańska. Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wianek świętojański zaplanowano na godzinę 18. Rytualne rozpalenie ogniska, start godzina 20, a później zabawa taneczna. W programie wiele dodatkowych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Już w najbliższą sobotę w Parku Rekreacyjno-Sportowym w Zamarskach odbędzie się Święto Dziedziny oraz 110-lecie OSP Zamarski. W związku z tymi wydarzeniami będzie się działo. Święto Dziedziny startuje o 16:00 w programie występy artystyczne, zawody charytatywne w wyciskaniu z Grzegorzem Wałgą, strefa kulinarna, rekreacyjna, zabawa taneczna, a na deser koncert zespołu The Postman o godzinie 19:00. Natomiast uroczystości związane z jubileuszem OSP rozpoczną się w samo południe przy strażnicy. Troszeczkę inną propozycję przygotowało na najbliższą sobotę Wzgórze Zamkowe. W jedną z najkrótszych nocy w roku pobudzą nasze zmysły słowa, obrazy i dźwięki. Impreza rozpocznie się już o godzinie 14:00 i potrwa do późnej godzin wieczornych. Noc świętojańska również w Brennej. Start imprezy w Parku Turystyki o godzinie 18:00. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Inoros, który wystąpi o 22:00. O północy pokaz sztucznych ogni, nabożeństwo poświęcenia ognia w kościele parafialnym o godzinie 20:30. W sobotę nie zabraknie również sportowych propozycji. O godzinie 15:00 rozpocznie się jubileuszowy kros świętojański imienia Jana Marka w Pogórzu. W programie biegi dzieci, marsz Nordic Walking, biegi młodzieżowe, o godzinie 18:00 bieg główny. I na koniec mamy propozycję dla fanów motoryzacji. W niedzielę 24 czerwca na cieszyńskim rynku odbędzie się rajd o błękitną wstęgę Olzy. Mile widziane pojazdy powyżej 25 lat. Start w samo południe, wydarzenie podzielono na trzy części, rajd synchroniczny, konkurs elegancji oraz wystawa pojazdów. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy do naszego kalendarza wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.